Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivii, Wiedźmina. A to Jarlowie, Donaran Hindar i Lugos zwany Szalonym. Nazwanie Lugosa Szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjeb. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zaleję szczynami. Dosyć. Czas to rozstrzygnąć. Tu i teraz. Ha, ha, ha. Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważaj, bo się pokaleczysz pizdą. Słyszałem, że w czasie biesiadu na Skellige panuje zawieszenie broni. Znam uświęcone obyczaje, ale niech Lugos wie, że nie pozwolę pustoszyć Kindarfjall. Nie boję się ciebie, Donar. Niebawem przypłynę, wyhendorze kapłanki, napiję się z twojego kubka i nasram na twój stół. Wyczekuj mnie. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsie to jedna, a regularna wojna z cesarstwem to inna para ciężarna. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź wiedźmo mierzać w kotle i przecinać szczyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Wiesz co, Lugos? Wyszło właśnie, że ja też mam gdzieś święte prawo gościnności. No nareszcie! Wreszcie coś się zaczyna dziać, a już myślałem, że się pożygam z nudów. Chodź tu, przybłędo, pokaż, z jakiej gliny jesteś ulepiony. Odsunąć ławy! Będą się po mordach okładać! Możesz mu zakurwić w mordę tak, żeby się zębami zadławił do chuja? Masz dość? Aleś mnie sponiewierał. Jeszcze mam ciemno przed ślepiami, a salaki właśnie jak dziurawa łajba. My jesteśmy kwita. Teraz przeproś panią. Nie miej do mnie żalu, pani. Uważam, że czarodziejki są potrzebne. I to bardzo. Zapomnijmy o tym. I to lubię. Mordobicie męska rzecz. Dawaj łapę, Wiedźminie, niech ją uściska. Jest tego warto. Wiedźminie, napij się ze mną na dowód, że nie szywisz urazy. I odwiedź mnie kiedyś, koniecznie. Jorund już od dawna jęczy, żeby sprowadzić Wiedźmina do nawiedzonej latarni. Pogadasz sobie z nim przy kufelku piwa w tawernie pod Arinbjorn. A potem wpadniesz do mnie i poprawimy czymś mocniejszym. Za nasze spotkanie! Dobrze. Chętnie się z tobą napiję, Lugosie. Jeżeli pijesz tak, jak bijesz, to może być dobra zabawa. Zabrana! Ja i Yennefer jesteśmy zaszczyceni. Wasze zdrowie. A teraz pogadajmy również z innymi gośćmi trochę.